kolejna edycja targów Ecolas 2014. Ta edycja należała do rekordowej pod względem ilości wystawców, ale również zwiedzających. W tegorocznej edycji udział wzięło 150 wystawców z 12 krajów europejskich. Na powierzchni 57 tysięcy metrów kwadratowych zaprezentowali oni komplet urządzeń, które służą dla gospodarki leśnej i również dla przemysłu drzewnego, ale również do zagospodarowania odpadów drzewnych. Większość czołowych wystawców miała możliwość zaprezentowania swoich maszyn w pracy, co rzadko się zdarza na tego typu targach, żeby pokazać pracę harwesterów i forwarterów w naturalnym środowisku. Dopisała również pogoda, dopisali zwiedzający. Udało się wstępnie załatwić parę ciekawych kontraktów dla naszych wystawców. Czyli można powiedzieć, że podstawowe elementy, które związane są z tego typu imprezą, zostały spełnione. Doszło do kontaktu wystawcy, prawidłowego zaprezentowania wyrobów tych wystawców, ale również zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z produktami oferowanymi na targach Ecolas i dokonania wyboru. Mam nadzieję, że kolejna edycja, która odbędzie się w Janowie Lubelskim, w województwie lubelskim, będzie równie udana jak ta, którą zakończyliśmy. Szlagier, ten model 840 Walnut, później Komatsu 840, został zastąpiony maszyną Komatsu 830. To jest 11-tonowa maszyna z zdecydowanie większą kabiną, z podobną mocą, wygenerowaną nie z 6, ale z 4-cylindrowego silnika. Silnik spełnia normę emisji spalin Euro 4 już, więc przeskoczył tak jakby dwie kategorie od razu. Duże zmiany, a właściwie największe zmiany są w obrębie tego, co tyczy się komfortu pracy i bezpieczeństwa pracy operatora. Kabina jest zdecydowanie większa, jest zaprojektowana, co ważne, przy współudziale operatorów. Przykładem są słupki wewnątrz maszyny. Słupki są białe i to jest rzecz, którą zaproponowali operatorzy, ponieważ w polu widzenia, jeśli znajduje się jakiś ciemny obiekt w polu widzenia, męczy wzrok wyższą metę. Więc myśleli, że białe słupki nie będą tego efektu robić. Oczywiście niżej położona linia szyb, silnik odsunięty możliwie od kabiny. Targi Ecolas przywieźliśmy z Poznania z Forest Research Center symulator maszyn leśnych, harwester i forwarder. Jest to sprzęt, który wykorzystujemy na szkolenia przyszłych operatorów maszyn leśnych. Do dwóch rodzajów szkoleń wykorzystujemy symulator.
Pierwsze to jest szkolenie pełnowymiarowe, kurs operatorów maszyn leśnych, który trwa 11 dni. Ten symulator jest w pełni wykorzystany na tym kursie. Zanim nasi kursanci wsiądą do maszyn, ćwiczą na symulatorze. Symulator wykorzystujemy także do nowego rodzaju szkoleń, gdzie przetestowania przyszłych operatorów, kandydatów na przyszłych operatorów. Wówczas takie szkolenie trwa 6 dni, podczas którego wszyscy pracownicy z danej firmy leśnej mogą przetestować się na symulatorze i na tej podstawie sprawdzamy, kto ma największe predyspozycje do tego, aby być w przyszłości operatorem.